czy w upały mogę poruszać się samochodem ciężarowym o DMC powyżej 12 ton bez ładunku pustym, pomimo wprowadzonych zakazów? Rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń ruchu niektórych pojazdów rzeczywiście nakłada obowiązek w wyznaczonych terminach zakazu poruszania się pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 12 ton. Niemniej jednak znajduje się tam zwolnienie mówiące o tym, że pojazdy puste, pomimo wprowadzonych okresowo zakazów, mogą się poruszać. Rozporządzenie to przewiduje ponadto inne wyłączenia, ale żeby odpowiedzieć na to pytanie, należałoby już bardziej je sprecyzować, więc zainteresowanych odsyłabym do rozporządzenia, aby poczytać, czy ładunek, który w tym czasie jest przewożony przez określonego przewoźnika, znajduje się w wyłączeniach spod tego rozporządzenia.